Cześć, mam na imię Tomek i zapraszam do obejrzenia mojego filmiku z testu Yamahy X-Max 125. Pierwsze wrażenia z trasy. Jechałem pod brukiem, jechałem przez tory tramwajowe. Praktycznie nie odczułem dyskomfortu podróżowania. Tak więc komfort, hamulce na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy tylko lewa manetka i czujesz, że załącza się również przedni, jak i tylni hamulec. Skuter delikatnie nurkuje, co świadczy o tym, że system rozkładania siły hamowania na obie osie działa. Akcesoryjna szyba wyższa konieczna. Do jazdy po mieście nie musicie dokupować, ale na trasie przy jeździe powyżej 80 km na godzinę naprawdę się przyda. Otrzymałem kilka strzałów już z insektów w twarz, ponieważ otworzyłem sobie kask po mieście. Także taka moja obserwacja, taka sugestia. Bardzo zwrotny, bardzo ładnie się układa ten skuter, naprawdę. Sama jazda bezproblemowa, przyspieszenie również. Sama jazda, przyspieszenie również, tak jak wspomniałem. Odczuwam lekki dyskomfort, ponieważ mam 1,71 m wzrostu i dosłownie opieram się czubkami butów. Także skuter najwyższy, no, najwyższy z tych maxi skuterów, które testowałem do tej pory, a mianowicie były to Honda Forza, Suzuki Burgman i teraz trzeci, czyli Yamaha X-Max. Silnik, mam wrażenie, chodzi trochę głośniej. Jeżeli ktoś lubi głośniejszy dźwięk silnika, to jest to zaleta. Dla tych, co wolą jazdę w ciszy i spokoju, jest to wada. Silnik chodzi głośniej, głośniej również, znaczy bardziej słychać również tłumik w momencie, kiedy zechce człowiek ostro przyspieszyć. Usłyszycie teraz. Głośniejszy od Hondy Forzy, ale przy równej jeździe nie zwiększają drastycznie obrotów, naprawdę bardzo płynnie się jedzie. Nie ma problemu, żeby zamulać na starcie, jeśli stoimy na równo z samochodami na krzyżówce. Bardzo szybko motocykl przyspieszy. Skuter, bo w dalszym ciągu odnotowuję, że motocykliści niestety no, nie szanują skuterzystów, znaczy nie szanują w tym sensie, że jako znakę szacunku przyjmuje ta lewa w górę, czy noga, czy lewa prawa, czy lewa ręka. No niestety nikt mi nie machał, a jechałem 125 Yamahą, motocyklem i bez problemu takie oznaki szacunku, przywitania, no takie grzecznościowe udało się odczuć i było to miłe, nie powiem. Jedziemy sobie przez Poznań, jadę na trasę szybkiego ruchu, gdzie będę mógł zmierzyć prędkość maksymalną. O. Ładne nurkowanie jest. Bardzo, bardzo ładnie hamuje. Hamuje tylko lewą manetką. Prawej nie dotykam. Bardzo ładny rozkład sił hamowania. To mi się bardzo podoba. Z
skasowałem spalanie, średnie spalanie, tak że będziemy widzieli, ile skuter pali, zarówno przy takiej spokojnej jeździe po mieście, jak i również przy teście prędkości. O tym wszystkim poinformuję Was na końcu jazdy testowej. Mam nadzieję zrobić. Mam tylko 1,5 godzinki, więc pewnie zrobię około 30 km, więcej nie da rady. Dobrze, jak się ruch na mieście, jest w miarę spokojny. Ale chyba będę musiał się trochę przeciskać. Chociaż nie lubię testowymi motocyklami przeciskać się pomiędzy samochodami. Wiadomo. Przejazd przez miasto zabierze mi jakieś pół godzinki. Pół godzinki mam na testy. I powrót drugie pół godzinki, trzecie. Trzecie pół godzinki, czyli 1,5 godziny. Tak jak salon sobie zażyczy. Nie będę przetrzymywał motocykla. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie, ponieważ odgłów powietrza jest dosyć spory. Muszę omijać plamy z oleju. Zjadę sobie na tor jazdy samochodu. Plamy oleju, plamy sygnalizacji, bo przy tych temperaturach to normalne, że samochody gubią wodę. Wolałbym się nie wywrócić. Jeszcze mi się to nie przydarzyło i mam nadzieję, że nie przydarzy. Jedzie się wspaniale, 30 stopni, wiaterek dmucha. Pięknie. To jest właśnie ten plus. Siadacze motocykli, skuterów, trajek. Bardzo miękki jest. Powiem Wam, że chyba nawet komfort jazdy muszę przyznać tutaj dodatkowy punkcik Yamaszce. No. Zobaczymy jakie będą osiągi prędkości i przyspieszenia na bezpośrednim porównaniu. Ale sam komfort jazdy, gdyby nie to, że dla mnie to troszeczkę za wysoki, mógłby być o 2, 3, no 5 cm niższy, o 5 cm niższy to by chyba miał wysokość siedzenia tak jak jest w Hondzie Fordzie i to mi odpowiadało najbardziej. Sporo jest tych plam po wodzie z klimatyzacji, więc no, muszę uważać. Jako niedoświadczony motocyklista, kompletnie amator można powiedzieć, noob, jakby ktoś określił, no jednak muszę zwracać uwagę na takie rzeczy, bo przy jakimkolwiek uślizgu kół, no miałbym spore problemy, ale mam nadzieję, że uratowałby mnie system kontroli trakcji oraz ABS. Z tego jestem bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że takie systemy weszły w zasadzie do produkcji nawet takich prostych skuterów. Chociaż cenowo to no, trochę trzeba wysupłać tej gotówki, żeby zakupić taki skuter, bo bodajże 19 tysięcy od takiej kwoty, 19,900 bodajże, 19,900 zaczyna się no, możliwości zakupu Yamahy X-Max. Chyba, że ktoś nie potrzebuje takiego dużego skutera Maxi skutera, to N-Max. N-Max chyba około 13 tysięcy, także no, bardziej dostępny cenowo.
Zaczynamy test prędkości i przyspieszenia. Niestety muszę poczekać na wolny pas. Na tą chwilę ruch jest spory. Uwaga, zaraz startujemy. A jednak nie. Troszkę sobie poczekam. 3, 2, 1, start. Korzystając, że stoję, czekam na przejazd pociągu, powiem Wam tak, test prędkości wypadł podobnie jak przy Hondzie Forzie, czyli 120 do 120 na prostym odcinku rozpędzał się skuter. Z górki osiągnąłem 125, a prawie 130, ale czułem, że po prostu silnik chce już wyskoczyć poza ramę, więc do 120 można przyjąć. Prędkość maksymalna 120. Test ABS-ów. Działa idealnie. Tył również. Świetnie. Kontrola trakcji. Załączyła się, także nie wiem, czy widzieliście. ABS-y. Działają. Jeszcze raz, hamulec. Kontrola trakcji załączyła się, fajnie. To jest duży plus, powiem Wam szczerze. Duży plus tego skutera, kontrola trakcji, jeśli ktoś chciałby w przyszłości zakupić taki skuter. Oczywiście jest to maxi skuter. Pojedźmy. On nadaje się na dalekie wycieczki. Nadaje się również na tereny o różnej... o różnej granulacji, czyli piaskowe, żużlowe. Na pewno się przyda system kontroli trakcji 2. Przyda się jadąc w deszczu, przyda się osobom, które bez względu na porę roku, jesień, zima, jeżdżą skuterem, używają go do codziennych dojazdów do pracy. Myślę, że naprawdę jest to świetny sprzęt. Wbrew pozorom, no, mam spore wahania teraz, w tym momencie, który wygra ten ranking. Czy Honda Forza swoim świetnym silnikiem, przełożeniami, osiągami, maksymalną mocą dopuszczalną oczywiście na prawo jazdy kategorii B, czy może Yamaha X-Max, która tą moc ma troszeczkę niższą, ale przewyższa komfortem jazdy Honda Forza. Dużo lepiej pokonuje nierówności. Powtarzam się, wiem, ale staram się wyciągnąć to, co najlepsze, a z drugiej strony będziemy ganić ją za to, co najgorsze.
Dojedziemy za chwilę do miejsca, gdzie sprawdzę pojemność bagażnika, pojemność schowków. Światło. Z tego, co czytałem wcześniej i oczywiście dowiadywałem się u użytkowników, no niestety bolączką X-Maxa są światła. Czyli jazda nocą może być problematyczna. Światła są słabe, nisko ustawione. Nie wiem, czy można to przestawić. Nie dowiadywałem się. Przepuszczę samochód, który jedzie za mną. Jest bardzo wąska droga. Nie będę mu tarasował jej. Światła, światła. No właśnie, w tym wygrywa na tą chwilę Forza. Ja. Procedura startu. Awaryjne. Widok z wyższej pozycji naprawdę kiepski, jeżeli chodzi o tylne kierunkowskazy. Przednie też, powiem szczerze, ciężko jest dostrzec z pozycji kierowcy samochodu. Momencik, muszę teraz wystartować. Sprawdzimy sobie światła. Światła drogowe. Światła mijania. Szyba nie jest regulowana. To dzięki serdecznie. Koniec końców, niestety nie mogę Wam pokazać pojemności schowków w Yamaha X-Max, ponieważ zawiódł mi sprzęt. Jednakże mogę powiedzieć tak, że schowek pod siedzeniem jest objętości 41 litrów, czyli podobne jak w Forzie. Niestety schowki, które są przy kierownicy, nie pomieszczą butelki wody ani pół litrowej, ani 0,7 tym bardziej. Jedynie możemy tam włożyć telefon, portfel, takie drobne rzeczy, klucze. Jeden schowek jest zamykany, znaczy dostęp do niego jest z kluczyka, czyli trzeba mieć przy sobie kluczyk, żeby go otworzyć, a drugi każdy może w zasadzie podejść nam do motocykla i otworzyć, więc do tego schowka niczego bym nie chował. Podsumowując, plusy. Plusy to jest oczywiście bardzo wysoki komfort, wygoda jazdy, wygoda pokonywania nierówności, osiągi. Minusów. Z minusów ja odnotowałem niestety dość wysoko ustawione siedzisko. To jest chyba 795 cm wysokości i nie jest to porównywalne z motocyklem, ponieważ ta kanapa jest dosyć szeroka, także ja mając 1,71 m, tak jak wspomniałem wcześniej, czubkami palców opierałem się na asfalcie, więc nie było to dla mnie komfortowe, ale z drugiej jednak strony sama pozycja za kierownicą jak najbardziej wygodna. Spalanie w teście wyszło 2,7 litra, czyli jest to, mi się wydaje, bardzo dobry wynik. Także dziękuję bardzo za uwagę. No i zapraszam do oglądania moich pozostałych filmików. Pozdrawiam, cześć.